Cześć kochani, dzisiaj jest dokładnie ten odcinek. Oglądajcie do końca, bo naprawdę będzie dużo się działo. No i zobaczymy, ile z tego wszystkiego Karol będzie rozumiał i czy w ogóle on potrafi jakoś ze mną się dogadać. Kurde, on chyba tak naprawdę nic nie będzie rozumiał z tego, co będę mówił. I jak pod tym filmikiem zostawicie 70 tysięcy łapek w górę, to Karol kupi mi całą kartę McDonalda. W sensie wszystko, co się da w McDonaldzie kupić i jednym zamówieniem. Wow. Okej, okay. Także zostawcie was, bardzo proszę, te 70 tysięcy łapek w górę. I oczywiście kliknijcie o ten tutaj magiczny czerwony guzicik, tylko tam pod spodem, bo już w sumie blisko do 4,8 miliona i będziemy mieli tatuaże z logiem TikToka. Dobra, tak już bez przedłużania przełączam się na język rosyjski i już dojeżdżam do Karola. No i zaczynamy ten ciężki dla Karola dzień. Będzie fajnie. To co, Jurku, będziemy robić jako pierwsze? Сегодня вообще у нас, Карл, много разных заданий, очень интересных. Я думаю, тебе понравится, но на самом деле я голодный. Ты... Добра, вем, вем, сам сэш, естеш голодный. Добже, так? Да. Ты не хотел бы что-то покушать? Я бы скушал пельмени. Едзенье такие, пельмени, вем, отзыв. Да, хочешь пельмени? Окей. Я бы скушал пельмени. А где? Ну, я не знаю, где в Ашаве можно скушать пельмени, поищи. Езу, чи шукать... Ну, поищи, пожалуйста. Добже, если ты твоим ассистентом, добже. Окей. Czemu za mnie się śmiejesz, gościu? To jest niesmieszno prosto. Gdzie w Warszawie można skuszyć pielmienie? Rozkażę mi. Teraz po polsku powiedziałeś. Nie. A. 25 minut? Podejdź, stój, daj sam na jego. Pojedziemy tam czy nie? Czemu nie tam? Потому что это грузинская кухня. Jurek miał mnie dosyć i już sam mi wpisał to w nawigację. Наконец-то ты понял, куда ехать i что нужно делать. Это хорошо. Tak, jedziemy do babuszki. Najlepsze kuszyć jest to... pielmienie, no? Tak, będziemy próbować pielmienie. Czy fajnie, bo nigdy... Czy... Może miałem styczność z tą kuchnią, ale nie pamiętam, więc będziemy... A, to jest ty nigdy w życiu nie próbował pielmieni. Nie wiem, co on mówi, a najgorsze jest to, że wy się pewnie śmiejecie, bo macie napisy, cwaniaki, a ja totalnie nie wiem, o co mu chodzi. Gada coś do mnie, ni w tą, ni w tamtą. Dobra, jedziemy, nie gadaj do mnie. No chyba, że chcesz po polsku. Nie, najgorsze, że... budu po ruski. Najgorsze jest to, że wyłącza się kamera i on tak się wczuł w rolę, że on dalej do mnie mówi po rosyjsku. Ja... No, bo to muszę taki challenge, ja dłużę, no, 24 часа rozmawiać z tobą na ruskim języku. Tak, rozmawiamy 24/7 po rosyjsku. On wszystko понимает, widzicie, on wszystko понимаю. Rozumiem, dokładnie, pani Maju. Można чаще делать такие дни? Dobra, nic już nie rozumiem. My z Karolem решили, że dalsze ja его поведу, tak что... Jurek, jeżeli chcesz dojechać, to oddaj mi telefon. Тут na prawo надо будет сейчас повернуть. Дальний поворот. No tot, który nie pierwszy na prawo, a drugi na prawo. Nie w pierwsze prawo, tylko coś tam na prawo. Da, maladiec. Okej, okay, bo tam maladiec. Są dwa skręty, więc to jeszcze zrozumiem. Вот в этот правый, да, все правильно. Dobrze? Maladiec, da. Okay. Da. Jedziemy dalej. Jesteśmy. Karol, my przyjechali, da. Da, da. Jesteśmy, tylko wetra zaparkuj. To jest piękne w Warszawie, że po prostu nie masz gdzie zaparkować. Prosto klik duszy. Mamy to. Udało się. Modlę się tylko o jedno, bo oni tam mówili po polsku. To ruski restoran, tam po ruski się było rozgadać. My już prawie przyszli. Gotów kuszyć pielmienie? Co ty mówisz do mnie, no? Będziemy jeść zaraz. Nie wiem, co, ale będziemy. Хорошо, Карл, я хочу, чтобы ты заказал мне пельмени с свининой. Mam ci zakazać zamówić pielmieni z baraniną? Свинина. Ze słoniną? Свинина. Mam ci zakazać zamówić? Da, co swininy. Pielmieni co swininy chodzi. No to zakazuję ci, nie zamawiaj tego. Dobra, ale przynajmniej wiem, czym są pielmienie, bo tutaj jest po polsku ręcznie lepione pierożki, tradycyjne danie rosyjskie. Co swininy. Ja хочу пельмени. Пельмени со свининой. Хочешь пельмени с свининой? Еще раз повторю, как это? Свинина. Свинка. Свинья. Окей, пожалуйста, напиши. Поймем тому пану, он хиба российский разумен. Пельмени как? Со свининой. Свинина. Свинина. Окей, добра. Хорошо. А я возьму пельмени сибирские. Хорошо. А я сам дикам фарзак, не смаковать. Дзień dobry. Попросим для меня воду негазованную и те пельмени сибирские. И тут для коллеги пельмени свинья. Свинина, так powiedział, nie wiem, on mi kazał mówić 20... Nie, czyli tobie przewodowe, to jest to samo. Okej, to, dobra, ja nie wiem, co on mówi, bo on powiedział, że będzie 24 godziny po rosyjsku do mnie mówił, a... i ja nie rozumiem go za bardzo. Ty wziął wodę, żeby popić. Tak, wziąłem wodę. Weźmij mnie teraz, пожалуйста, weźmij mi kefira. Kefir, tak? Kefir. Dobrze, to kefir. Jaka porcja sibirska? Większa, mniejsza? To 18, albo 25? Dla mnie mniejsza. To też malinko. To samo chyba, tak? I to wszystko, tak? Tak, dziękuję. Молодец, у тебя получилось. Tak.
pouczyłem się. Najgorsze, że wszyscy mają ze mnie bekę teraz przez ciebie. Myślałem, że ty nie chcesz kefiru, tylko to po prostu brzmi jak kefir, a to jest jakiś inny napój. Nie, to będzie prosty kefir, obyśny kefir. Ja lubię kefir. To, co będziemy jeść, to jest nie na słodko, tak? Mhm. Co? Z miasem. Co? Ja to z miasem, brudę z miasem. Na słodko czy nie na słodko? Solone. Solone. Mhm. A, czyli nie na słodko. To czemu ty kefir ze mnie wiesz? Ludzie się na mnie kefir solony. Bo tu wszyscy są, wiedzą o co chodzi, a ja nie wiem. Nie, to muszę kefir solony. A, bo to jest kefir solony. Wasze zdrowie. Karel, te pielmieni. Wygląda smacznie, jemy. Jurek powiedział, że to są pielmienia. Także smaczne, no, kochani, nigdy tego nie jadłem. Smacznego. No wkus jak budę realną babuszkę. Jak budę to działała babuszka, sama lepiła te pielmieni i sama swariła. Że babcia robiła takie same pielmienie. Молодец. Ja wam скажу, Karel na samym деле большой молодец. On z każdej minuty понимает все больше i больше. O czym ty gadasz, gościu? Nie wiem. Czy da. Ale bardzo smaczne, naprawdę spoko. Tak że przyjemnego apetitu, Karol, i my wrócimy się do was, kiedy jedziemy pielmieni. Dokładnie, do zobaczenia. Zrozumiałem. Dobrze, my już skuszyli, no i co, będziemy odprawiać się dalej. Ja zawsze mam nadzieję, że zaczniesz mówić po polsku, ale było bardzo dobre. To będzie dobry dzień może. No, posmotrym na samym dzień, posmotrym. Dobra, ja jednak, nie uwierzę. Jednak nie będzie. Dobrze. Karol, dawaj się ruszymy, kto płaci. Na kamień, nożyce, sobie bumaga. Kto będzie płacić? Bumaga? Bumaga. Dobra, 3, 4. Zawsze ja muszę płacić. A widzisz, zaskoczony. Rozumiem, co już do mnie mówisz. Główka pracuje. Dobra, ja płacę. A po co mnie nagrywasz? Prosto tak. Co? Prosto tak. Okej, okay, nagrywaj się. Karol, chwacić siedzieć w tym telefonie. Oglądam TikToka. Dobra, chwacić siedzieć w telefonie. Jedziemy do domu? Nie. A gdzie? Ja chciałbym wypić kofę. Ty nie chcesz kofę? Okej, okay, pojedziemy wypić kawę. A kuda pojedziemy? Ty znasz? Kuda ty mnie powiedziałeś na kofę? Co? Ja mówię, kuda my pojedziemy na kofę? Kuda? Gdzie? Kuda? Kofix. Хорошо, поехали. Kofix jest chyba jakąś kawiarnią, o której Jurek mi mówił i ona jest, wywodzi się z Rosji, tak? No, to jest rosyjska kafejnia z Moskwy. No dobra, to jedziemy tam. Czy to jest hymn Rosji? Nie. Stary! Jest 24 godziny po rosyjsku mówisz, a nie słuchamy jeszcze rosyjskich hitów. Co to jest? Это гимн Советского Союза. Nic mi to nie mówi. Союза. No jakaś piosenka chyba. A ty думаешь, Karol, почему я в красной футболке? Красна футболка. I pokazał na koszulkę, że ładna koszulka. No ładna koszulka. Красная. Ładna. Красная dziewczyna. No tak się wam mówi. Красна dziewuszka. O. Красивая девушка. Красив. A, czyli coś jest, ale wiesz. Czemu ty mi to robisz, stary? On dalej mi puszcza jakieś hity swoje. Mogę to wyłączyć już, czy nie? Jeszcze 10 minut posłuszę. 10 minut? I potem wykluczymy. I później wykluczymy, wyłączymy, dobra. Ila na bierek Katiusza, na wysoki, na bierek krutoj, na wysoki bierek na krutoj. Pomóż mi lepiej zaparkować. Gdzie to, nie znaję, tu parkuj się. Nie, wszystko, parkuj się gdzie chcesz. No co tu się dzieje, ta policja jeszcze? A skąd tak nowa policja? Ojejejejejejo. Się bić! Nie no, chyba nie będę się bić. To sobie zaparkowałem. Nie mogliśmy na przegrać. Jak nam teraz w ogóle kofie popić? Zaparkowaliśmy po godzinie. Tylko w jakim stylu? No, очень blisko, Karol, na samym деле. Ale udało się. Gawrysz, очень blisko. Udało się. Z milimetry. Stało. Karol, теперь будет zadanie. To co nagrywasz zamiast wejść po prostu? Nie, ja chcę, żeby ty to zrobił dla mnie specjalnie. Ja chcę, żeby ty mnie wziął kofę. Kawa. Chłodne. Chłodne. Mlekom. Ja chcę z... Z mlekom? Z migdalnym mlekom chcę. Okej. Z migdalnym mlekom chcę. I chcę, żeby było, no, z sacharem. Dobra. Migdalne mleko, chłodne kofę. Okej. Z sacharem. I to kawa. Okej. Dobrze, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Хорошо. To zaraz wracam. Jurek, mam nadzieję, że się udało. Już mogę? No. Proszę. Dawaj. To dla ciebie. Karol, to nie kofie, ono nie z mlekom, to limonad. Czemu ty mnie wziął limonad? Ja nie chciał limonad. Zaraz. Ja nie chciał limonad. Proszę, Jurek, to dla ciebie. Sprankowaj cię. A, dobrze. Mleko migdałowe z cukrem. A, cukier mam w kieszeni. Dobrze, спасибо большое. Tak, dobrze. Получилось. Ale dobrze czy nie? Da, to хорошо. Trzymaj. Молодец, спасибо большое. Ну хорошо, со вторым заданием ты справился. И теперь у нас будет третье задание. Co do mnie gadasz? Третье задание будет. Trzecie zadanie. Da. Idziemy do auta? Все, да, и пошли. Jakie jest trzecie zadanie? Nie, i czemu nie wsiadasz? Ja cię pomogę odparkować odsюда. A, myślałem, że mam ci drzwi otworzyć. Nie, dawaj nazad. Rul w lewo. Rul w prawo. Do tyłu. Da, nazad. Jeszcze chuć. Stop. Teraz rul w lewo i prawo. O czym ty gadasz do mnie? Хорошо. I to jest to trzecie zadanie, czy... Nie, to jeszcze nie trzecie zadanie. Zmów mi po polsku.
Gdzie teraz? Мне нужно сделать некоторые покупки в магазине. До магазина хочешь ехать? Магазин. Добра, то едем до магазина. Ты знаешь, что такое магазин? Так. Что это такое? Ну, до магазина хочешь ехать, зараз едем до магазина. Только не знаю, что ты там имеешь сховане, но едем до магазина. 24 минуты до магазина, так же будет смешно, если еще с Юрком не зрозумiałem и буду ехать 24 минуты, то есть скончу уже этот фильм, потому что я не имел досить, старый. 24 минуты ехать до магазина. А почему так далеко? Он может где-то ближе есть, не? Ну, то есть najbliższy магазин. Ну, хорошо, хорошо, едем. Едем. Юрек, дотарлишмы, proszę bardzo, магазин. Ты с ним прикалываешься, это... Там не гадаешь? Какой это магазин? Это склад. Ну, хочешь магазин? Это склад. Storage. Нет, магазин это магазин, а это склад. Что ты еще на мне потеряешь? Гостю. Кароль, мы не туда приехали, ты понимаешь? Добра, почекай, зараз убачим. Он вам уведомил, что не туда их мяло. Нет, конечно, ты, ну, как бы... Okay. Что? Dobrze, wymyśliłem pomysł, jak sprawdzić, o co chodzi Jurkowi. Magazyn... O, magazyn po... Tak, tak nie zakres, ty znasz? Tak, polski, tak нельзя делать. Rosyjski na polski. Nie zja pользоваться переводчиком. Nie wiem, co nie mówisz, ale pользоваться zaraz... переводчиком. Dobra, mam inny pomysł, translator. Magazyn. Wynik. No co, do wyniku chciałeś, żebym jechał z tobą? Poczekaj, jeszcze raz. Magazyn. Tio, magazyn. Coś chyba źle nie znasz języka tego. Magazin. Magazin to magazin, понимаешь? Dobrze, jeszcze raz, teraz ty powiedz. Magazin. To samo wyszło pewnie, co ja powiedziałem. Produktowy. Magazin produktowy. Sklep spożywczy. O, maladie, to nie mogłeś powiedzieć od razu, że chcesz sklep. Jedziemy 25 minut. A za ciemu się jesteśmy w magazynie, a mi mówisz magazin produktowy. Ale to twoja problema. Jedziemy w magazin. Co za gnój. Magazin spożywczy. Jesteśmy, Jurek. Szczęśliwy? Da. Czy to nie jest w sumie sklep spożywczy, a... Centrum handlowe, ale jest tu sklep spożywczy, więc pójdziemy na zakupy. Хорошо, Karol, tylko my nie pojdziemy w miejsce magazyn, pójdziesz tylko ty. Ja тебе даю список продуктов, которые нужно купить. Очень простой. Ну и ты пойдешь себе купишь. Что это 3 продукта, а не 8? Ну всего лишь 3, будешь, да. 8 продуктов. Я не такого не сказал, не будешь говорил. 8 престой. Добра, не wiem, о чем уходи. Домышлям się, że daje mi kartkę, bo przecież ja muszę sam iść, bo on nie będzie szedł króla. Dobrze, czy mam to nagrywać, czy mam nie nagrywać? Ну, поснимай это, конечно. Co? Поснимай. Снимать. Не могу ужить Гугла, чем могу? Нет. Это глупо. Просто все поснимаешь, походишь, купишь то, что нужно, да, и вернешься. А ну поснимай, то есть нагревать? Да. Вау. Добра. Myślałem, że to jest bardzo podobny język do naszego. Jest, ale nie zawsze. Magazin. Dobra, wreszcie mogę gadać po polsku, bo Karol poszedł i ja myślę, że mu to się nie uda. Ja napisałem tą listę cyrylicą. No, zobaczymy, jak on będzie radził sobie. Wiecie, co właśnie ogarnąłem? Bardzo złego. Że ta lista jest tak napisana. Nie chodzi mi, że brzydko napisana, bo ładnie. Nie, ale totalnie nie wiem, co jest czym, ale będzie zabawa. Także idę i może uda mi się cokolwiek odgadnąć. Ale mnie kusi już translatora, żeby go zaskoczyć. Zaczniemy od drugiej pozycji, czyli monoko 3%. Na 90% to jest mleko 3%. Chyba, nie wiem, monoko. Tak wygląda. Drugie to jest mleko i tam jest bardzo mocna podpowiedź, bo tam jest napisane 3%. 3% tłuszczu. Dobra, szukamy mleka. Ty mnie nazywała fantazjor. Dobra, trzecia pozycja, czyli chyba chleb. Nie pytajcie, czemu go pomyślałem, ale tak mi się wydaje, że to jest chleb. Trzeci produkt to jest chleb. Ja w ogóle myślę, że on mi przyniesie w ogóle jakieś dziwne rzeczy. Albo on po prostu zapytał kogoś, co to znaczy. Ja jestem też bardzo ciekaw, ile mu tu po prostu czasu zejdzie na kupienie 3 produktów. Tylko 3. Dlaczego nie napisałem większą listę? A i mam mleko, tylko jest problem, bo jest 3-2%, a on napisał 3. Więc są dwie opcje. Albo to nie jest mleko 3%, albo po prostu Jurek nie wiedział, że nie mam mleka 3%, a jest 3,2%. Zobacz. Grupa krowi na rukawie mój porządkę wyjm. Pożelaj mnie udaci, pożelaj mnie. Pierwsza pozycja, nie mam pojęcia co to jest. Co takie osinie to nieba? Nie, no ja mam nadzieję, że Karol nie wspomina o mnie jakimś złym słowem po tym wszystkim. Chociaż wątpię. Chociaż... A tak myśląc umysłem Jurka, chyba mam pomysł, co to może być. Pierwsze to jest papier toaletowy. Ja myślę, że on w ogóle nie skuma. Tam są dwa słowa. Papier i toaletowy, tylko po rusku. No będzie to trudno. Na pewno będzie to trudno. Czubryca zielona. Dobra, myślę, że Jurek nawet nie miał pojęcia, że coś takiego istnieje. Tak samo jak ja i pewnie tak samo jak wy. Może dajcie znać, może ktoś wie, że istnieje czubryca zielona. I to dnia narodzinu. Zakupy zrobione, tylko jedna rzecz mi nie gra. I to bardzo. Poznając Jurka, no to wpisywałbym mi na tą listę najdroższe rzeczy, a nie takie tanie. Patrzcie, idzie se. Coś tam kupił. Co ty tam kupił?
chcieli wydymać Freda, a tu Fred wydymał ich. Jureczku, wszystko mam to, co chciałeś z listy. Toczne? Co? Toczne? To toczne. Coś to нужно? Wszystko mam. Ty все купил? Tak. Coś to нужно? Tak. Było сложно? Była сложно. Dobra, może w domu rozpakujemy. Хорошо, хорошо, хорошо. Сложно. Посмотрим, получилось у тебя или нет. No jestem ciekaw. Umówmy się, że chociaż jedną rzecz mi się udało kupić dobrze. Dobra, o stówę. Хорошо, договорились. Dobra. Договорились. Okej. Okay. 100 złotych, jeśli ty dobra. Choć одну вещь купил правильно. Dobra, a ty masz stówę, żeby mi dać od da, razu? Jest. Okej. Okay. Все, договорились. Dobra, Jurek, tutaj masz swoją listę. Zaczniemy od środkowej pozycji, bo to jestem pewny, więc szykuj stówę. To jest Monoko 3%, czyli mleko 3%. Niestety nie udało mi się 3% okay. znaleźć, ale jest 3,2%. Zgadłem? Молодец, da. Это tak? Da, da. Tylko wiesz, że nie było 3%, więc chyba coś się pomyliło. Ale miałem rozkminę w sklepie, czy ja źle no myślę, czy ty źle myślisz? To хорошая podskazka, 3%. Podskazka, 3% podskazka, że to jest mleko. Nie wiem, co mówię, przykro mi. Dobra, drugie to jest sklep, czyli chleb. Tak? Da. Naprawdę? Da, da. Serio? Da, to chleb. Dobra, no i tutaj już ostatniego nie wiedziałem, ale spojrzałem w twój umysł. No i uważam, że to jest czubryca zielona. Tak? Nie. A co to było? Ty, ty anethar dymata. Toaletna bumaga. Toalet. 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 Kibel. Bumaga. 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 Papier toaletowy? Da. Bumaga? Da. Toalet? Da. Stary, mam dosyć, ale wygrywam suwę, dawaj suwę. Chleb zgadnij. Ale jestem dobry. No ty, ty maladziec, to dwa ugadał. Maladziec. Tak, to dwa ugadane. Tak, dwa ugadał. Dobra, stuwa. Moja, ja wam już dziękujemy za odcinek, czy nie? No już koniec. A ty będziesz dalej gadał po rosyjsku. Dobrze, kochani, pamiętajcie, zostawcie tutaj łapkę w górę. 100 tysięcy łapek w górę i robimy Jurkowi odcinek 24 godziny Blołek mówi po polsku. Zobaczymy, co on wtedy powie. No. To bezsensowne. Dobra, skończmy już. Już nie mów po rosyjsku. Błagam. Dobrze, dziękuję wam. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Karol, ty widzisz, że wciąż będę z tobą dalej. Koniec! Trzymajcie się, piona! Pum!